Nie będę tego ukrywał. Ja lubię mecze między Lechem Poznań a Śląskiem Wrocław. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w ostatnich tych spotkaniach padało bardzo dużo bramek. No stosunkowo dużo bramek. W ostatnim 6, wcześniej 4, wcześniej bodajże 2 i wcześniej jeszcze 4. Także no dzieje się w tych meczach. Natomiast do dzisiejszego meczu nie nastawiałem się jakoś mega optymistycznie, jakoś mega przychylnie. Wręcz przeciwnie, nie spodziewałem się, że będę oglądał jakieś fajne zawody. Ponieważ kiedy spojrzymy sobie w statystyki obu tych zespołów w tym sezonie Ekstraklasy, możemy dostrzec dramatyczne rzeczy. Lech wygrał 4 mecze. Po tym meczu ma 5 zwycięstw. Śląsk Wrocław dramatycznie ostatnio spisuje się w meczach wyjazdowych. W Mielcu 0-0, porażka, nie mecz. W Gliwicach 0-2, jeszcze większa porażka, nie mecz. No i nie nastawiałem się na jakieś ogromne widowisko. Ono też takie nie było. Dużo gry w środku pola, dużo macania się, dużo badania się obu zespołów w całym meczu. Mało odważnych sytuacji, więcej takich strzałów zachowawczych zza pola karnego. Natomiast tą jedyną iskierką nadziei, która utrzymywałaby mnie w uwadze w oglądaniu tego meczu, było spojrzenie na nowego napastnika Lecha Poznań, który dzisiaj zadebiutował. Mowa tu oczywiście o Johanssonie, który strzelił nawet w tym meczu bramkę. W pierwszej połowie głównie grał tyłem do bramki, czekał na jakieś wrzutki z bocznych stref boiska. W drugiej połowie, już po tym golu, naprawdę uaktywnił się ten zawodnik i był znacznie lepszy niż w tej pierwszej. A przy tym golu asystował mu Sykora, który ostatnio nie był zbytnio pochwalany w Poznaniu za swoją formę. Dzisiaj według mnie zagrał bardzo fajnie, bo w ogóle on oddał pierwszy celny strzał w tym meczu w 33 lub 37 bodajże minucie. I ogólnie było widać dzisiaj pomiędzy oboma tymi zawodnikami jakąś chemię. No może za duże słowo chemia, ale widać było, że rozumieli się ci zawodnicy na boisku. Dobrze, drodzy państwo. Ale ogólnie pozytywnie oceniam tego zawodnika za ten dzisiejszy mecz i wydaje mi się, że jest to znacznie lepsza opcja w ataku niż, nie wiem, Szymczak. No a co do Śląska Wrocław, no to uważam, że dzisiaj Śląsk nie zagrał tak źle w ofensywie jak chociażby w Gliwicach czy w Mielcu, mowa tutaj o meczach wyjazdowych. Natomiast wydaje mi się, że w najbliższych dniach będą jakieś ruchy kadrowe, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, mam tu na myśli oczywiście trenera. Ja wiem, że to jest najprościej zwolnić trenera w Ekstraklasie i bardzo często się to zdarza. I niekoniecznie to pochwalam, bo uważam, że powinno się przede wszystkim spojrzeć na zawodników w pierwszej kolejności i ich postawę w meczach, a dopiero potem na trenera. Natomiast no to jest Polska, to są polskie realia i naprawdę, jeśli Witeslav Lawiczka zostanie po tym meczu zwolniony lub po jakimś następnym, kompletnie mnie to nie zdziwi. Ale chciałbym też nadmienić, że według mnie ten trener jest dobrym trenerem, ponieważ mimo tego, że Śląsk nie gra jakoś bajecznie na wyjazdach, to on dalej jest na 6. miejscu w tabeli. A dodatkowo, jeśli sobie jeszcze przeanalizujemy jakieś poprzednie sezony Śląska Wrocław w Ekstraklasie, no to możemy dostrzec, że ten zespół kończył na jakimś 10., czasami miejscu nawet, 12., 13., 9., więc ta 6. pozycja i ta 5. z poprzedniego sezonu, no to no, naprawdę nie jest jakiś pożar, który trzeba gasić tak o. Ale na pewno też trzeba spojrzeć na to, że jednak te poprzednie mecze Śląsk ma dramatyczne. A efekt nowej miotły w tej lidze oczywiście prawie w 100% się sprawdza. To jest piłka, to nie jest piłka. Jeśli miałbym polecić włodarzom Śląska Wrocław następcę Witesława Lawiczki na stanowisku trenera Śląska Wrocław, no to poleciłbym Macieja Skorże, ponieważ ja jestem ogromnym fanem jego ekspresji przy ławce trenerskiej. Niekoniecznie cenię tego trenera za jego warsztat trenerski, natomiast za ekspresję przy ławce trenerskiej brakuje takich charyzmatycznych ludzi. Mówiłem wcześniej, że Śląsk nie zagrał w tym meczu w ofensywie tak słabo jak chociażby w Mielcu i Gliwicach. To prawda, ponieważ Pawłowski miał kilka fajnych akcji, Pawelec mógł strzelić bramkę z woleja zza pola karnego. Także podsumujmy sobie to spotkanie. Lech Poznań wygrywa ze Śląskiem Wrocław 1-0 po golu Johanssona w drugiej połowie tego meczu. Lech Poznań dzięki temu zwycięstwu wskakuje na 10. miejsce i ma 22 punkty. A Śląsk Wrocław jest na 6. z 25. I na sam koniec chciałbym was serdecznie zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ chciałbym w końcu go wybić jakoś na tym YouTubie. Zapraszam was do zaobserwowania mnie na fanpage'u na Facebooku, na Instagrama Tradaj
I co? I jeszcze, aha, i piszcie mi w tych wiadomościach prywatnych te wasze niki do Rocket League, jeśli ktoś gra i sobie zagramy w końcu jakiś mecz, ponieważ jeszcze nikt do mnie nie napisał i jest mi smutno. I co jeszcze? Chciałbym zachęcić was do oglądania Ekstraklasy, ponieważ w sumie nie wiem czemu. Oglądajcie, a jak w sumie nie chcecie, to nie.